Polskie Radio Białystok. Wyjściowej. Znowu biali na swojej stronie, żółci na swojej stronie, skrzynki służą bardzo fajnie jak taki, jak taka tarcza, przez którą można podglądać wszystko jak przez zbroję. Rozgrzewa się już zespół Stary Port, który już za chwilę będzie nam grał, ale jeszcze ostatnie chwile do koncertu Starego Portu umilą nam te końcowe fazy pojedynku, który chyba już powoli wygasa, ale jeszcze damy naszym zawodnikom się nacieszyć, nahulać, nawygłupiać, a dla nas też to jest przyjemny widok. Podoba cudownie zobaczyć swoich znajomych sąsiadów, a nawet nieznajomych, w takim rozkosznym, zwariowanym, w rozkosznej, zwariowanej sytuacji. To cóż, dwie minutki będziemy podsumowali ten pojedynek, także proszę wykrzesać z siebie jeszcze ostatni sił i o takiej punktualnej 18:18 będziemy ogłaszali koniec naszych zawodów. Koniec piątej bitwy truskawkowej. Piąta już bitwa, także naprawdę spora historia. Może to nie jest taka historia jak hiszpańska Tomatina, która ma już ponad 300-lecia pojedynków. My dopiero obchodzimy 5 lat, ale to robimy z naprawdę fenomenalnym hukiem. I coraz głośniej o bitwie truskawkowej w całej Polsce. O tym się mówi.